to wszystko. Niemcy atak został zatrzymany. Zaś uciekający żołnierze musieli schronić się na kolejnych liniach frontu. Dodatkowo Niemcy dzień wcześniej pociągnęli artylerię, by ostrzeliwać polskie pozycje. Chęć pozbycia się przez poszerzenia korytarza, przez który mogli go wstrzymać i sprzęt, przez cały czas, gdziekolwiek była taka sposobność, czołgi, pojazdy, artyleria niemiecka, oddziały przedzierały się pod posyłaniem. Realizowano prowizoryczne grupy bojowe, złożone z uciekających z broni pancernej, by przy każdym linii nadającej się okazji poszedł umożliwić uratowanie jak największej. Taka sytuacja powodowała, że każdy atak na wzgórze nad wyrężem coraz więcej ranów, zabitych. Dodatkowym obciążeniem na szczęście dalsze godziny walki pokazały, że impet każdego ataku kolejnych grup bojowych na pozycję polską stawał się za sprawą nacierających zameczki Szermanów sprzymierzonych. Thank you.
Przyczynił się do zwycięstwa operacji Overlord.